Cześć, z tej strony Marcin Jasiński. Witam Was serdecznie. Miałem dzisiaj nagrywać odcinek Fotoniusa, ale akurat myślę, że go nagram za tydzień, ponieważ nie ma praktycznie żadnych informacji. Więc postanowiłem nagrać Wam recenzję swojego obiektywu, jaki posiadam, a mianowicie Sony 24-70 mm f2.8 z serii G-Master. Zacznijmy zatem od podstawowych parametrów. Ogniskowa tego obiektywu to oczywiście 24 mm do 70 mm. Minimalna wartość przysłony, no to jest oczywiście też 2.8, a maksymalna to 22. Obiektyw ten ostrzy już od 38 cm, posiada 9-listkową przysłonę, 18 elementów w 13 grupach, jego rozmiar filtra to 82 mm, waga to 886 gram, więc troszkę waży. I jego cena w chwili obecnej, kiedy nagrywam ten materiał, to 8,5 tysiąca złotych. Ja jak kupowałem jego rok czy półtora temu, to płaciłem za niego coś około 9,5, więc cena spadła. No to jest dobra informacja. No i teraz przedstawię Wam jego budowę. Obiektyw ten jest naprawdę świetnie wykonany. Posiada on tutaj plastikowe elementy, nie jest wszystko metalowe. Zajsy niektóre są całkowicie metalowe. Natomiast on tu posiada elementy plastikowe, ale ze świetnego naprawdę materiału. Mam jeszcze 85 i naprawdę na żadnym z nich nie ma żadnej ryski. Więc naprawdę są świetnie wykonane, a dzięki temu, że te elementy są z naprawdę świetnego plastiku, niektóre oczywiście, ponieważ są elementy metalowe, część jest elementów plastikowych, ale z naprawdę świetnego materiału i dzięki temu ten obiektyw nie jest jeszcze cięższy, ponieważ ważyłby, myślę, że nawet może i grubo ponad kilogram. Mamy oczywiście całkowicie metalowy bagnet, porządnie zrobiony, nie ma się tu do czego przyczepić. Mamy przycisk oczywiście włączania autofokusa i fokusa manualnego. Znajduje się tutaj przycisk do konfiguracji. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi o obiektywy G-Mastera, że mamy możliwość przyciśnięcia tego guzika i możemy sobie skonfigurować naprawdę mnóstwo rzeczy w aparacie. Ja osobiście mam tak samo jak w 85 podczepione pod to IIF, że przyciska mi cały czas mi śledzi oko w całym kadrze. To jest naprawdę fajna, wygodna rzecz. Mam oczywiście dwa pierścienie. Pierścień, jeżeli chodzi o ustawianie ostrości, oraz ogniskowa. Muszę Wam powiedzieć, że chodzą one bardzo fajnie, płynnie. Nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o to. Mamy tutaj przycisk lock, dzięki niemu możemy zablokować na 24 mm i obiektyw ten, no nie będziemy mogli zmieniać ogniskowej. Na co zwrócimy jeszcze uwagę? No ja tu mam akurat wkręcony filtr. Mamy do niego również osłonę przeciwsłoneczną. I ona jest też w taki sposób zrobiona. No jest ona z plastiku, ale naprawdę bardzo porządnego. Tutaj w środku jest takim jakimś jakby materiałem matowym wyłożona. Natomiast ta osłona ma tutaj guzik. Teraz na przykład nie zdejmiemy jej, musimy wcisnąć i łatwo nam ona schodzi. Też łatwo się zakłada, więc blokuje się, przyciskamy i zdejmujemy. To jest nawet, lubię to rozwiązanie, niż takie wciskanie jakieś na kliki i specjalnie później na siłę zdejmowanie. Jest to dosyć wygodne. Jest on naprawdę dobrze wykonany, bardzo dobrze wykonany. Zresztą jak wszystkie tego typu obiektywy, czy to Nikora, czy Canona, no to jest topowy zoom, więc musi on być wykonany świetnie. Jest on uszczelniony. No nie ma się naprawdę do czego przyczepić. Więc ja tutaj wystawiam naprawdę maksymalną ocenę, jeżeli chodzi o budowę. I o wygląd też, podoba mi się, naprawdę jest bardzo ładny. Też warto zauważyć, co też widzicie, że on jest naprawdę duży i też jest ciężki, to jest 886 gram. Natomiast jest tu kawał szkła, który robi niesamowitą robotę, ale o tym trochę później. Teraz przechodzimy do rozdzielczości tego obiektywu. I muszę powiedzieć Wam, że ten obiektyw jest bardzo ostry. Naprawdę jest niesamowicie ostry jak na zooma. Od 24 mm do 50 obraz jest bardzo, bardzo ostry i śmiało może konkurować z obiektywami stałoogniskowymi.
Natomiast jeżeli już chodzi o 70 mm, to tak jak w wielu zoomach, ta rozdzielczość spada, ale jak pokażę zresztą Wam później na zdjęciach kilku, ona jest nadal wysoka, ale trzeba mieć na uwadze, że po prostu jest ona troszkę niższa niż przy 24, czy 50, czy 35 mm. Najlepszą ostrość ten obiektyw osiąga, jak zresztą większość obiektywów, w granicach gdzieś około 5, 6 czy też 8, jeżeli chodzi o przysłonę. Tak naprawdę muszę powiedzieć, że bardzo możliwe, że jest to jeden z najostrzejszych obiektywów zoomów od Sony. Teraz troszkę o pozostałych cechach optycznych. Muszę Wam powiedzieć, że nie dopatrzyłem się w zasadzie w ogóle aberracji w tym obiektywie. Jest ona naprawdę na fenomenalnym poziomie. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym wcześniej. Jak zaczynałem z fotografią, wydawało mi się, że to nie będzie problemem. Natomiast jak miałem Sigma 85 Arta, to tam muszę Wam powiedzieć, że ta aberracja mi dość mocno dokuczała i nie jest to niestety, no, nie możemy tego jednym suwaczkiem usunąć, czasami trzeba się troszkę więcej pobawić. I to troszkę mnie denerwowało, zostawiałem z reguły, ponieważ na całym zdjęciu nie było tego widać, ale denerwowało mnie, jak przybliżałem i widziałem tą aberrację. Natomiast tutaj nie mogę się do tego zupełnie przyczepić, tak samo jak w 85 G-Mastera, więc pod tym względem Sony robi fenomenalną robotę z tymi obiektywami. Jeżeli chodzi o winietowanie, jest ono na bardzo fajnym poziomie, później zresztą zobaczycie. Wiadomo, że przy 24 mm jest one zauważalne, ale naprawdę na fajnym poziomie ja nie mogę się czepić. Tak samo jest z dystorsją. Jest ona typowa dla tego typu obiektywów, natomiast ja nigdy nie lubię jakby zwracania uwagi specjalnie na dystorsję, czy akurat w tego typu obiektywach, no bo wiadomo, jak mam jakiś bardzo szeroki kąt, no to też często chcemy mieć jakąś dystorsję, albo nie, czy też fisheye i w ogóle, ale przy takich normalnych obiektywach nie lubię zwracać uwagę na winietowanie czy dystorsję, ponieważ możemy to załatwić jednym dosłownie przyciskiem w Lightroomie czy w Capture One. Mało tego, w Sony akurat możemy ustawić, że aparat niweluje i naprawia nam tą dystorsję czy też winietowanie już bezpośrednio podczas robienia zdjęcia. Dlatego trudno powiedzieć, że te rzeczy są wadami, ale ja zawsze to powtarzam przy każdym obiektywie. Warto zwrócić, że ma bardzo przyjemny bokeh. Dla mnie on ma naprawdę bardzo fajny bokeh, podoba mi się. Źródła światła są praktycznie całkowicie okrągłe, co no z reguły jest bardzo pożądane, ale to oczywiście jest bardzo subiektywna opinia, więc każdy lubi co innego i czego innego oczekuje od bokehu. Mi się naprawdę ten bokeh podoba i ja nie mam żadnych zastrzeżeń w tym względzie. Słabszą rzeczą może być jego praca pod światło, gdzie pojawia się dość dużo flar, jakichś blików, duszków i tak dalej. Część osób oczywiście tego pożąda, ponieważ lubi robić pod światło. Natomiast trzeba zwrócić na to uwagę, że przy takich flarach i tak dalej, efektach, spada nam kontrast zdjęcia. Ja tego zbytnio nie lubię, dlatego no, uważam to troszkę za słabszą stronę tego obiektywu. Przechodzimy teraz do chyba najfajniejszej rzeczy, jaka jest w tym obiektywie. A mianowicie działanie autofokusa. Muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Pokazywałem Wam w odcinku, w którym recenzowałem 85. W 85 ten autofokus był wolny, był głośny bardzo. Jak kupiłem sobie ten obiektyw 24-70, podczepiłem go pod body, zacząłem szybko robić zdjęcia i chciałem sprawdzić, jak sobie radzi autofokus. Akurat weszła do mnie żona w tym momencie, spytała się, jak tam. Ja powiedziałem, kurczę, mam uszkodzony obiektyw w ogóle, nie? Muszę go wziąć, wysłać, nie wiem, do salonu, załamany jestem po prostu. No, dostałem uszkodzony obiektyw. On się pyta, o co chodzi. No, nie było go słychać. I po prostu autofokus, no myślałem, że nie działa, naprawdę, on był, nic się nie działo, nic kompletnie się nie działo. Ja przyciskam w ogóle i mówię, nie działa. Klikam, autofokus. Myślałem, że jest może manualne, zmieniam, mówię, kurczę, nie, dobra, ale zaraz mówię, spokojnie, sprawdźmy w ogóle, czy on prawidłowo działa. Zacząłem łapać na innych obiektach, patrzę, działa, mówię, ale co jest? On jest po prostu bezgłośny. I uwierzcie mi, w tym, zaraz zresztą Wam pokażę, w tym obiektywie ten autofokus działa fenomenalnie. Muszę powiedzieć, że z obiektywów, które miałem osobiście ja, to jest najcichszy i najszybszy autofokus.
On jest niesamowicie szybki, niesamowicie cichy i naprawdę mega celny, ale no tego oczekujemy od takich obiektywów, tak? To są często woły robocze dla fotoreporterów i one muszą działać fenomenalnie. I tutaj naprawdę działa to świetnie. Ja jestem po prostu zachwycony i uważam to za wzór. Natomiast no działa to świetnie i to jest najfajniejsza rzecz w tym obiektywie. Naprawdę, jeżeli ktoś chce mieć pewny autofokus, no to ten obiektyw mu to zapewni zdecydowanie. I myślę, że to jest jedna z głównych zalet, dla której warto rozważyć ten obiektyw, który no jest dość drogi, duży i ciężki, ale ten autofokus, no i oczywiście obrazek, który generuje ostrość w ogóle, no to jest coś niesamowitego. Teraz zresztą posłuchajcie, zresztą ciężko powiedzieć posłuchajcie, bo zapewne nic nie będzie słychać, ale możecie zobaczyć przynajmniej jak jest szybki ten autofokus. Możecie zobaczyć jak szybko przeskalowuje, no z daleka do bliska, niesamowicie celnie, szybko i w ogóle jest niesłyszalne. Zresztą ustawię teraz na AFC. Nie będzie słychać pikania i nie wiem, może wciskam, cały czas ostrzy. Nic, kompletnie, naprawdę totalna cisza, więc no to jest niesamowita rzecz w tym obiektywie i gwarantuje on nam naprawdę świetne warunki, zwłaszcza też przy nagrywaniu. Jeżeli komuś zależy na nagrywaniu, to no mamy tutaj naprawdę obiektyw, który nam zapewni bardzo cichą pracę, nie to co w 85. Teraz przejdziemy do omówienia zdjęć. Niestety tych zdjęć nie mam dużo, nie są one jakieś spektakularne z prostej przyczyny. Ten obiektyw jest też moim wołem roboczym, jak i wielu osób, i ja go używam głównie przy zleceniach płatnych. No i mam zdjęcia, których po prostu nie mogę pokazać, ponieważ są to jakieś ważne konferencje, spotkania, czy też prywatne zupełnie sesje. Natomiast to, co mogę, to wam pokażę kilka zdjęć, no i zresztą zobaczycie, jaka jest ostrość i jaki obrazek ten obiektyw generuje. I zaczynajmy. Tutaj mamy zdjęcie Mai. Robiłem to akurat na konkurs makijażu Fridy do mojej makijażystki te zdjęcie i ono nie miało być jakieś spektakularne i tak dalej, tylko bardziej miało przedstawiać. No i cóż, coś tutaj możemy zobaczyć. Tutaj mamy 70 mm oraz f2.8. Na f2.8 generuje nam taki obrazek i zobaczcie jak jest ostry. No jest petarda. Oczko jest naprawdę super mega ostre. To było akurat światło ciągłe. No w zasadzie tak, nawet patrząc to na te oczko było ostrzone, nie na te, bo jest lekko bardziej te ostre. To jest na 70 mm. O czym mówiłem, to jest troszkę gorzej. Oczywiście, przysłona jest f2.8, tu mówiłem, i 70 mm. Przy 70 jest trochę gorzej niż 24, czy 50, czy 35, ale ostrość jest naprawdę fenomenalna, więc nie ma się zupełnie do czego przyczepić. Generuje nam taki obrazek. Te zdjęcia są w ogóle totalnie bez retuszu, jedynie obrabiane lekko w Lightroomie, czyli troszkę tam kolory, cienie powyciągane i tak dalej. Ustawianie balansu bieli. No na czysto to wyglądało w ten sposób po wyjściu z aparatu. No i to tylko po podkręceniu lekko kolorów, saturacji i tak dalej. Tu mamy drugie zdjęcie akurat z tej sesji króciutkiej. Też możemy zobaczyć, też 70 mm i tutaj już jest f3.5. No już widzimy, że ta ostrość rośnie, już mamy też większą głębię ostrości i naprawdę no jest petarda. No to było ISO 320, no jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o to, nie ma się zupełnie do czego przyczepić. Tu akurat techniczne zdjęcie. Byłem na takim fajnym plenerze, gdzie było można troszkę porobić zdjęć we wnętrzu spalarni w Szczecinie. I no cóż, to zdjęcie akurat pokazuję wam z prostej przyczyny. Pokazuję, żebyście zobaczyli, jaki mamy bokach, w jaki sposób wygląda. Praktycznie zupełnie okrągłe. Tu było ISO 500, też 70 mm i też na f2.8.
Więc jest super, jest naprawdę świetnie. No tutaj widać, na to było ostrzone. W bokach jest bardzo ładnie, nie ma się do czego przyczepić. Tutaj też widzimy w bokach jakaś tam maseczka w tej spalarni. O, w zasadzie teraz, dopiero się zorientowałem, że to jest na czasie, nie? Zobaczcie, ile tu się kasy walało i leżały sobie tak o. Teraz kurczę, no to można by kasę niezłą zarobić. No ale no widzimy w jaki sposób w bokach. Mamy ładne, okrągłe. On jest bardzo taki plastyczny. Ten obiektyw daje nam obrazek bardzo fajny, plastyczny. Tutaj widzimy fajną głębię ostrości. Fajną krechę ostrości, gdzie było ostrzone. Fajna sprawa. No i widzicie, w taki sposób on maluje. To jest mój synek. Mam tu kilka z nim zdjęć, bo no jego mogę przedstawić akurat, więc pokazuję wam. To był akurat na meczu, który rozgrywał. To zdjęcie mamy przy 65 mm. Również f2.8. Widzimy nawet faktura, bardzo fajnie wygląda faktura. Widać naprawdę tą ostrość. Oczywiście to jest f2.8. I widzimy bokeh, jaki maluje. Naprawdę fajnie to wygląda. Jest tak ładnie, plastycznie. Ładnie, jest bardzo przyjemny ten bokeh w tym obiektywie. Tutaj mamy 24 mm. Widzimy, jak sobie on radzi tu na 24 mm, no, również jest f2.8. Teraz wam pokażę, jak duże jest winietowanie i dystorsja w tym obiektywie, a mianowicie możecie zobaczyć, tak. Okej, wezmę szybko, zdejmę. To jest jakby dystorsja. Według mnie nie jest duża. Myślę, że spokojnie typowa dla tego typu zoomów. A winietowanie? No, czy jest to mocne? Oczywiście widać tu przyciemnienie, natomiast ja ogólnie lubię bardzo winietkę. Widzicie, jak sobie radzi przy 24, jaką mamy dystorsję, jakie mamy winietowanie. Według mnie nie ma się zupełnie do czego czepić. Jak widzicie, nawet ja tutaj tego nie korygowałem na tym zdjęciu. Zresztą to były takie zdjęcia jakby do albumu, do domu, więc specjalnie się na nich nie skupiałem. Tu mamy... To akurat było podczas jednego reportażu w fajnym miejscu. I mamy zdjątko, może zdajemy w ogóle zupełnie na czysto, bo ono było czarno-białe. To jest akurat surowy RAW bezpośrednio z puszki, w taki sposób wygląda. No widzimy, jak wszystko jest ostre, to jest na 56 mm. No to jest akurat ISO 2000, więc tam no, już troszkę szumu tam mamy lekko. No, ale spokojnie, w A7R 3 nie ma problemu, 2000 to jest praktycznie żaden szum. Tu mamy następne zdjęcie na 32 mm, również f2.8. I to również z tego reportażu zdjęcie, coś takiego możemy wyciągnąć. Podoba mi się naprawdę ten bokeh i w jaki sposób ten obiektyw to realizuje. On jest bardzo tak bardzo płynny, bardzo fajnie przechodzi nam z ostrości w nieostrość i no, no ja jestem naprawdę zadowolony z tego, co oferuje, zwłaszcza, że to jest tylko f2.8 i naprawdę sobie bardzo fajnie radzi. Tu ostrość była na żaróweczce. Też fajnie to wygląda przy ISO 100. To jest zdjęcie akurat bardziej w warunkach studyjnych. Tutaj widzimy, jaką mamy ostrość. Tu jest przy 42 mm i f8.0. Nie ma się naprawdę absolutnie do czego przyczepić. Ostrość jest bardzo fajna. No, możecie zobaczyć. Wezmę, zdejmę zupełnie. Więc no, winietka jest również leciutka, jeżeli chodzi o dystorsję. Też nie jest ona jakaś ogromna. Mi zupełnie to nie przeszkadza, dlatego nawet nie niweluję takich rzeczy. I to w zasadzie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o zdjęcia. Możecie zobaczyć, jak w różnych warunkach sobie ten obiektyw radził. I teraz na sam koniec oczywiście podsumowanie. A więc tak. Najpierw zaczniemy od wad tym razem. Jeżeli chodzi o wady, na pewno cena. Jest ona ogromna, 8,5 tysiąca, a i tak jest mniejsza niż w momencie, w którym ja kupowałem ten obiektyw, ale jest duża. Ten obiektyw jest naprawdę duży i ciężki, jeżeli chodzi o obiektywy pod bezlusterkowce. Zresztą widzicie, spokojnie można robić zdjęcie z ręki. To jest naprawdę duża zaleta, jaką tak naprawdę poznałem, jeżeli chodzi o przejście na bezlusterkowce i spokojnie można robić zdjęcie
bez żadnego problemu w lustrzankach. No ja niestety nie dawałem rady, żeby robić, żeby naprawdę utrzymać ten aparat spokojnie. Natomiast tu nie ma problemu, ale powiem wam, że jak na bezlusterkowce to jest ciężki obiektyw. I tak jak jest wśród konkurencji Tamron, również zoom, myślę, że on jest naprawdę bardzo fajną opcją, ponieważ on naprawdę jest też świetnym obiektywem, ale główną zaletą tego Tamrona jest to, że on jest dużo mniejszy od tego G-Mastera. Natomiast ta wielkość nam oczywiście oferuje i właśnie, zaraz przejdziemy do zalet, ale jeszcze, jeżeli chodzi o wady, oprócz wagi, oprócz ceny, wielkości, można uznać też pracę pod światło, według mnie, ponieważ ja nie lubię, jak spada mi kontrast zdjęcia, a niestety troszkę spada ten kontrast, ale no nie jest to jakieś oczywiście tragiczne, jakoś specjalnie osoby na to nie narzekają. Ja natomiast nie lubię tego, nie lubię za bardzo, jak te flary powodują mi, że po prostu ten obraz mi troszkę się robi blady. I to. Natomiast myślę, że to jest koniec wad, jeżeli chodzi o ten obiektyw, a teraz przechodzimy do zalet. No przede wszystkim pierwsza rzecz, no nie mogę nic innego powiedzieć. Mega szybki, cichy, super dokładny autofokus. No to jest petarda. To jest naprawdę, to jest pewniak. Ja go po prostu zakładam i wiem, że będę miał pewne celne zdjęcia. Nie muszę się zupełnie martwić. Po prostu błyskawicznie działa. To jest super sprawa. Na pewno do zalet trzeba zaliczyć jego budowę. Jest świetnie wykonany. Nie ma tu się zupełnie do czego przyczepić. Autofokus, tak jak mówiłem, świetnie radzi sobie z aberracją chromatyczną. Według mnie takie rzeczy jak winietowanie czy dystorsja, tak jak wam mówiłem, ja tego nie uważam nigdy za wady, ani też zalety, no ale można powiedzieć jako zaletę, ponieważ nie są to tragiczne wartości, jeżeli chodzi o ten obiektyw. Do zalet na pewno praca pierścieni, dodatkowe rzeczy, tak jak przycisk. I oczywiście jedną z największych zalet jest jego rozdzielczość, jaką nam oferuje. Te zdjęcia są bardzo ostre, więc autofokus i ostrość, jeżeli komuś zależy na tym, kupcie ten obiektyw, jeżeli oczywiście macie fundusze. Naprawdę dostaniecie coś pewnego, solidnego i to jest obiektyw, w którym ja się naprawdę nim nie przejmuję. Jeżeli mam zlecenie, jeżeli mam jakiś reportaż do wykonania, ja go po prostu zakładam, idę, wiem, że będzie wszystko super. I to jest naprawdę fajna rzecz, to jest taki typowy wół roboczy i tego oczekujemy od tego typu obiektywów, no i to otrzymujemy. Więc ja, ostateczna moja ocena to jest, jestem bardzo zadowolony, bardzo go polecam serdecznie. Natomiast kto go nie powinien kupić? Jeżeli ktoś chce oszczędzić na pieniądzach, oczywiście, to śmiało może sobie wybrać Tamrona, ja go polecam zdecydowanie jako zamiennik. Kto go nie powinien mieć, jeżeli komuś też zależy na wadze czy wielkości. Natomiast reszta, jeżeli ktoś ma fundusze i podoba mu się to, co oferuje ten obiektyw, serdecznie polecam. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja zapraszam was do dawania łapek, jeżeli komuś się podobało, bo dzięki temu te materiały będą mogły pojawiać się dla większej ilości osób. Również zapraszam do komentowania, do zadawania mi pytań oraz do dołączenia do moich patronów, dzięki którym mogą powstawać właśnie takie materiały. Trzymajcie się i do zobaczenia, myślę, gdzieś za tydzień, bo na pewno już nagram następny odcinek Fotonews, ponieważ myślę, że w ciągu 2 tygodni trochę informacji się już nazbiera. W takim razie trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, hej.